Proszę Państwa, tak się składa, że już jakiś czas zajmujemy się kabaretem, w cudzysłowie można powiedzieć kilka lat. I w trakcie tego naszego zajmowania się kabaretem przebieraliśmy się, tudzież przedzierzgiwaliśmy się w bardzo różne postaci, bo byliśmy i policjantami, i kucharzami, kelnerami, i żołnierzami. Naprawdę za wiele postaci się przebieraliśmy. Tutaj prym u nas zdecydowanie wiedzie Sasza. Sasza to jest ten... O, właśnie. O, tak. Jestem prym. Tak. To jest ten w zaciasnych spodniach. Mało tego, Sasza się świetnie przebiera za zwierzęta. Ostatnio jak się przebrał za dzięcioła, to dzięcioł jak prawdziwy. Jak stukał. Jak się przebrał za bociana, bocian jak żywy. Jak się przebrał za świnię, to się w ryj chciało pocałować. Ale proszę Państwa, okazało się, że jeszcze nigdy w trakcie naszej działalności żaden z nas nie przebierał się za kobietę. Mówię o mężczyznach oczywiście, no bo Marylka jest non-stop przebrana za kobietę, więc to się nie liczy. I postanowiliśmy to dzisiaj nadrobić i drogą oceny organu leptycznej wytypowaliśmy jednego z nas na kobietę. Dzisiaj to będzie, proszę Państwa, Marek. I ja, proszę Państwa, nie będę odwlekał tego widoku, który Państwa czeka za chwilę, dlatego powiem po prostu tak. Przed Państwem kobieta elegancka, wysoka, niesamowita, zjawiskowa, inteligentna, wrażliwa, czuła. Przed Państwem po prostu kobieta. Stefanku, kochanie. Tak, Marysiu? Przynieś słodkości. Już niosę. No chodź tutaj, skarbie. No. No. Tak. Oho. No. Twoje popisowe ciasto. Tak. Za kalec. Zawsze mi wychodzi. Jakich składników nie użyję, zawsze jest za kalec. Mój ty kucharzu, ty. Ty moja modelko, ty. No. Słuchaj. Tak. Coś się Fela i Krystian spóźniają. No co ty mówisz? No. Faktycznie, no ale no co się dziwisz? Krystian pracuje w PKP, ma to we krwi. Tak. No. Oho, słyszę pukanie, a nikt nie puka tak jak Krystian. Chodźcie, kochani, zapraszamy. Od tego całowania nie urosną. A kto wie, mój całował i urosły, no, Maryju! Cześć, kuriozalny widok, naprawdę. No. Uła, ła, ła. Siadajcie. Uła, ła, ła. Nowe meble? Tak. To trawa? Tak. Trawa, bo to meble holenderskie. O. To potem można... Spalić. No, 12 mieliśmy. Co? Szok. Menopauza? Nie. Szok! Jeszcze nigdy stół nie był tak suto zastawiony! Ludzie! Ach. Ludzie! Wasza gościnność mnie powala! No bo to jest specjalnie na wasze powitanie. To jest japońskie ciasto na powitanie. Nazywa się nasuto. Taka cegła z kruszonką. Tak. A to po wierzchu to co? To cukier, puder czy to pleśniaki? Tak, to jest cukier puder kanadyjski, taki kolumbijski. O, taki. No. Mówcie, kochani, dlaczego się spóźniliście. No, ty się tłumacz. No, przepraszam was serdecznie, bo to moja wina. No, nie da się ukryć. No, ale, kulpa, no nie uwierzycie. No, znowu kurs franka poszedł do góry i mi się frankowicze pod pociągi rzucają. Ja nigdzie zdążyć nie mogę. No, po prostu, no, jakiś... A ja musiałam dzieci spać położyć. Wiecie, siódemka, nie? No, to jest tyle roboty, dajcie spokój. Jak kładę siódme, to się budzi, szarpie szóste, piąte, czwarte. Jak w tym efekcie domina po prostu. Diabły, takie diabły. Takie energiczne są te dzieci. Nie pełnię, jestem spokojna. Ale pomnę z diabła, najstrzą. Dobrze, że łeb umyłeś. No. Jest takie wrażenie, że masz więcej włosów, wiesz? I tego kółka tutaj biskupiego nie widać. Zasłania zaczeska. No, normalnie takie diabły te nasze dzieci, że jak wychodzimy z domu, to musimy dwie opiekunki zatrudniać. No takie duże, żeby zagarnęły, nie? Jak no ale, no, wiesz, no siódemka to jest wynik. No jest. A jaki snajpera w domu ma? No. Gol za golem. Tak. CR7. Tylko ktoś mu kaloryfer na boiler zamienił. Ojej. Ofelo, a po co mi kaloryfer? Liczy się ciąg na bramkę. No. Co? No. Przestań, na szkoda, że nie jesteśmy sami. No. Przestań! No. Lub jak mi rozkazuje. Bo kość wyjmę. No. Słuchajcie, kochani, to czego się napijecie? Nie wiem. Kawy, herbaty? To Marysia, ja nie po to nianki brałam, żeby herbatę żłopać.
Matko. No myśl, Stefan. Nie wiem, to ja może drinki zrobię? O! Zapytał retorycznie Stefan. Tylko w moim nie za dużo wódki. A w moim nie za dużo coli. A nam zrób z kolą zero. Wymyślił. Zero coli, czysta przyjemność. Bęk! 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 Marysiu, jak ty pięknie wyglądasz, naprawdę. Ja się napatrzeć nie mogę. No, na kuriozalny, dziękuję wam. Kuriozalny. Słuchaj, włosy ci tak lśnią, wiesz, masz takie gęste, grube, lśniące. No, a twoje takie matowe. Widzisz, mówiłam ci, że mi spaliły, to ty pięknie. Bo ci pięknie spaliły. Co wspaniale, naprawdę. Co ty jesz, że ty tak kwitnąco wyglądasz? Nawóz, słuchaj, piję. No, piję nawóz i kwitnę. A ja nie piję i przekwitam. Niestety, kochana, jest skutek uboczny, zobacz. Na rękach trochę włosy rosną. I na gębie, Marysiu. Słuchaj. Muszę ci, Marysiu, powiedzieć, że masz przepiękną broszę. Tak. Taki unikatowy klejnot, klejnot, prawda? W koronie. Taka imitacja biustu, rozumiem. Kochana, musisz sobie koniecznie drugą dokupić, wiesz? Musi być równowaga. Ty jesteś wysoka, wyjdziesz na wiatr, za wiatr się przewrócisz, krzywdę sobie zrobisz, taka piękna twarz. No ty się o swoje brosze martw. O nie, ja jestem za niska, jestem niskopodwoziowa. Ja się przewrócę z powrotem, jak Wańka wstańka. Ja tak grzyby zbieram, on mnie popycha, ja biorę i do góry, nie, nie ma problemu. Idzie barman. Jadą za rożadą. Dla pań wódka a la sex on the beach. Beach, no. Albo jak to mówią, Lublin Destroyer. A dla nas bez pogarszaczy. Ale macie małe szklanki. Matko Fela, małe, ale ciągle szklanki. Nalej drugiego. Co tak będziecie sami pili? Ty, Fela, jak chcesz, to możesz czapkę zdjąć, bo u nas ciepło jest. Nic nie powiesz? No co, zdejmij. Zabiel. Fela czarnym zabiela. No, no to kochani, no. Na zdrowie. Na zdrowie. Jak mawiają kardiolodzy, serca w górę. Mm-hmm. Fajne z tymi sercami, że w górę. O, patrz, moja pompa ssąca. Byś wiedział, jak łeb do rzeki włoży. Tylko ryby wypluwa. Ale mi tego było trzeba, słuchajcie. Jak ja się wyrwę z domu, to ja się nabawić nie mogę. Słuchajcie, ja tylko na zegarek patrzę, przecież to w takim tempie mogę, nie mogę. Jeszcze jeden, już nie, muszę wracać, nie muszę. Dajcie spokój, żyjemy szybko, bawimy się szybko, przyjdzie szybko umierać. Co to, o co tu chodzi? Dobrze, że już nie palę. Dobrze, że ja nie palę, słuchajcie. Jak ja kiedyś włożyłam całą paczkę do buzi, pamiętasz? Jak dynamit odpaliłam i to poszło po rzęsach, po brwiach. Tu mi się grzywa kończyła, tu. Tak, wyglądała jak dynia na Halloween. Fela, to ja ci może po prostu lufę poleję. Stefan, oszalałeś? Ja jestem damą. A damy, mój drogi Stefciu, sączą drinki. Dama, za chwilę Lady Fela będzie piana jak Bela. Chyba ty. Jeszcze dwa takie i wyhaftuję herb swojego rodu na dywanie. No to jak drink, to drink. No i to jest proporcja na trzeciego. Tak. No to kochani, żeby nam się darzyło. Oj, żeby, Mario. Niech się darzy, bo kasa zawsze cię przyda. A właśnie, a propos kasa, bo my tu przyszliśmy tak porozmawiać. Słuchajcie, kasa 500+, póki dają, wy coś działacie, nie działacie? Co się dzieje? Słuchajcie, no nie słychać żadnego tu pana nóżek. No, zasiali górale owieszczy się lenią. No. Tu już hormony szaleją, no. Wiecie, no taki potencjał się marnuje. Marysia już zmienia, przepoczwarza się. Co się dzieje? No. No, no co? No jakby to powiedzieć, no. No, najprościej, no. No. No co? Staramy się. No. Staracie się. Staramy się. Ale co? Nie wychodzi. No nie wychodzi. Nie wychodzi. No. Raz wychodzi, raz nie wychodzi. No. Czyja wina? A czemu od razu wina? No, czyli twoja, Stefciu. Czyli Stefcia, widzisz, mówiłam ci, że góralowi ciupaga spróchniała. Felicio. No to cóż, my tu mamy spotkanie dwóch światowych piłkarzy, ja widzę. Cristiano i Arkadio. Jaki Arkadio? Milik, Marysiu. My po prostu potrzebujemy trochę więcej czasu. Więcej czasu? Marysiu, spójrz na siebie.
Przecież to jest ostatni gwizdek. Nie wiem, może trzeba będzie zawodnika na ławce rezerwowych posadzić. O czym ty mówisz? No posadzić cię na ławce i wypożyczyć zawodnika z innej drużyny. Na przykład Cristiano. 100% skuteczność. Tak. Chcesz go? No ty żartujesz. Ja pomagam. No ale jak? Nie no, jakiś absurd, że co, że Marysia i Cristian, ja potem miałbym cudze dziecko wychowywać. Zaraz. Chyba ktoś tu się trochę zapędzi. Jakie cudze, Stefan? Jestem twoim najlepszym kumplem. No ale to by była wtedy zdrada. Jaka zdrada, Marysiu? To jest pomoc międzymałżeńska. Potem ty, Stefciu, będziesz mógł się zemścić. Wstajemy, koniec imprezy. Już? Drodzy państwo, ale... wasza wizyta dobiegła końca. Tak szybko? Tak, jeszcze... zajechało pendolią do Sandomierza. Dziękuję bardzo. Ale nie ma co się denerwować, Stefan. Jak mam być szczery, ale tak zupełnie szczery, to ja uważam, że Marysia jest bardzo brzydka. Bardzo brzydka. Ja bym to zrobił tylko w ramach przyjaźni. Stefan? On mnie obraża? Mówi, że jestem brzydka? A ty nie reagujesz? Kotek, ale co miałbym zrobić? Strzelić go w pysk! Marysiu,